W sobotę 31 stycznia w multifunkcjonalnym Centrum Turystyków w Bogatyni odbył się 21. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych Kolęda 2015. W programie imprezy znalazły się seminaria tematyczne prowadzone przez antropologów kultury oraz konkursowe prezentacje autentycznych tradycji w wykonaniu wiejskich zespołów śpiewaczych i obrzędowych z terenu Dolnego Śląska i Górnych Łużyc. Jednym z ważniejszych elementów przeglądu były tradycyjne świąteczne stoły wigilijne, które pełne były potraw i przetworów przygotowanych specjalnie na tą okazję. Zespół Rozmaryn tak jak dawno przygotowuje potrawy i to wszystkie panie, które należą do zespołu i do koła gospodyń, staramy się, aby się nie powtarzały, tylko aby zawsze czymś zaskoczyć jury, żeby można było jakąś nagrodę zdobyć. U nas potrawy z regionu podlaskiego, Wileńszczyzna, Grodzieńszczyzna, więc dużo ryb, potraw z ryb, z grzybów, z kapusty, orzechy, miód, no i cóż, no skarb tradycyjnie smażony, zupa rybna. Jak ważne jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, mówi animator kultury pani Joanna Dumin. Kolęda kojarzy się tylko z tradycją, Wigilia kojarzy się z tradycją i wszystkie święta, które obchodzimy w kręgach rodzinnych, zawsze kojarzą się z tradycją, a dzisiaj przypominamy te najstarsze tradycje związane z okresem świąt Bożego Narodzenia, czyli potrawy najstarsze, magiczne zwyczaje z tym związane, dlaczego kładzie się czosnek na stole, dlaczego kutia, dlaczego miód, grzyby, mak na stołach się pojawia, przystrajanie tradycyjne, choinki, dlaczego choinkę ubieramy akurat w Wigilię zawsze, nie wcześniej, tak jak robią to nasi sąsiedzi z zagranicy niemieckiej, kiedy zaczynają już w Adwent świętować. Polacy zaczynają świętować Wigilię do 2 lutego, czyli dzisiaj i jutro to jeszcze ostatnie chwile, kiedy możemy śpiewać kolędy i kiedy możemy wspominać czas narodzenia Chrystusa. Bogatynia po raz kolejny gościła wspaniały przegląd, który już na stałe wpisał się w coroczny kalendarz imprez. Tegoroczne spotkanie na długo pozostanie w pamięci uczestników, którzy stworzyli wspaniałą i niepowtarzalną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.